Cześć wszystkim. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Tutaj na czacie na dole, po prawej stronie. O, super. Widać, słychać. Cześć Marcin, cześć Krzysiek. Bożena, Ewa, Tomek, super. Super, jesteście z nami, ekstra. Witajcie na webinarze na temat jak Twoja, wasza firma może wykorzystać AI, które tworzy treści. Dzisiaj jest z nami ekspertka w tym temacie, Milena Majchrzak z Semstorm i opowie, jak sztuczna inteligencja w kontekście pisania treści wpłynie dobrze na wasze strony lub sklepy. Cześć Milena. Cześć wszystkim. Dajcie też znać, czy mnie dobrze słychać. I dzięki przede wszystkim Adrianne za zaproszenie, że będę mogła poopowiadać trochę o tym fascynującym temacie. Super, dzięki. Dajcie znać. Tak, słychać, Dariusz, Wojtek potwierdzają. Super. Więc super. Świetnie, cały czas przybywacie. Poczekamy jeszcze chwilę na spóźnialskich, a ja Wam opowiem troszkę o sprawach technicznych. Ten webinar jest nagrywany, a link z nagraniem trafi na Wasze skrzynki za około tydzień. Wy jako zapisane osoby macie pierwszeństwo w zobaczeniu tego materiału. Później wideo znajdzie się na naszym kanale na YouTube. Na naszym kanale znajdziecie też zapisy z poprzednich webinarów i mnóstwo wiedzy i inspiracji dla siebie, swoich sklepów internetowych i stron. Milena przygotowała prezentację przede wszystkim właśnie dla właścicieli stron i sklepów, dla osób zajmujących się na co dzień kontentem, social mediami i też marketingiem. Temat jest techniczny, ale Milena będzie bazowała na wielu przykładach z życia i z pewnością nie zabraknie też rozluźniających momentów. Całość spotkania będzie trwała około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli te pytania, zapisujcie je proszę na czacie, tutaj w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać i spisać, żeby Milena mogła na nie odpowiedzieć po prezentacji. No a teraz zostawiam Was z Mileną, która z pewnością zaciekawi Was tym tematem. Prezentacja jest naprawdę bardzo ciekawa i mam nadzieję, że wyciągniecie z niej jak najwięcej dla siebie i swoich stron. Milena, scena jest Twoja. Dzięki. Adrianna, podniosłaś mi poprzeczkę, także mam nadzieję, że spełnię Wasze oczekiwania. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że mogę dzisiaj przed Wami występować. I jak zwykle, jak zaczynam mówić, coś tam w gardle mi siedzi. Faktycznie. Słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym, czy w ogóle firmy mogą wykorzystywać to AI, jak to wygląda, z czym to się wiąże, jakie to ma problemy i tak dalej. Skupię się trochę na tym, nie tylko jak tacy giganci, wiecie, którzy mają dziesiątki tysięcy budżetów reklamowych, mogą to wykorzystać, ale też czy jest to w zasięgu jakby małej firmy. I teraz dwa słowa dosłownie o mnie. Ja jestem współtwórczynią Semstorm, ale co ważniejsze, z AI, jeżeli chodzi o tworzenie tekstów, mam do czynienia już dobrze ponad pół roku i jestem intensywnym użytkownikiem tej technologii, zarówno jeżeli chodzi o pisanie, jak i o wdrażanie jej w takim bardziej technicznym aspekcie, ponieważ mamy ją w asystencie kontentu i ona wspiera naszych użytkowników w tworzeniu różnego rodzaju treści. I teraz to swoje doświadczenie jako użytkownika i dewelopera spróbuję przekuć dla Was w coś, co Wy będziecie mogli zastosować u siebie. Musimy zacząć od pewnego rodzaju podstaw, słuchajcie, czyli tak naprawdę co to jest AI, bo wiem, że pewnie sporo z Was jest technicznych, ale są też osoby, które AI traktują jako takiego humanoida, androida, wiecie, taki człowiek z metalu, który mniej więcej potrafi to, co my, to, co ludzie, czyli nie wiem, jak trzeba, to zrobi kawę, napisze dla nas jakiegoś maila powitalnego, odbędzie rozmowę telefoniczną i ogólnie zrobi wszystko. Jest to tak zwana, oczywiście jakby jeżeli tak to postrzegacie, to macie rację, jest to tak zwana silna sztuczna inteligencja, ale są też sztuczne inteligencje słabe, które tak naprawdę, słuchajcie, wykorzystują tylko jeden jakby aspekt tego, co umie człowiek. Tak, jest to sieć, jest to technologia, to nie przyjmuje postaci człowieka, jest w formie systemu informatycznego, ale ono musi umieć robić to, co wcześniej jakby było dostępne tylko i wyłącznie dla człowieka. Czyli na przykład no chociażby podejmować decyzje w warunkach niepewności. Być może Wam się wydaje w ogóle, że AI, sztuczna inteligencja, to jest technologia przyszłości. Jeżeli tak myślicie, to mam dla Was trochę złą, dobrą informację. Z AI, ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza tą słabą,
mamy do czynienia na co dzień, w naszym takim życiu no codziennym, przy tych czynnościach, które robimy. Na przykład jeżeli korzystacie z Google'a, słuchajcie, albo z jakiejkolwiek innej wyszukiwarki, to tam jest wdrożone masę systemów AI. To tak naprawdę one ustalają, co wy widzicie w wynikach wyszukiwania. To one czytają treści ze stron, żeby ustalić ranking, na której pozycji jesteśmy. Z AI mamy też do czynienia na co dzień w systemach tłumaczących, takich jak Google Translate, czy nieco lepszy od niego w moim odczuciu DeepL. One również bazują na tych algorytmach sztucznej inteligencji, dokładnie na przetwarzaniu naturalnym języka i dzięki temu są w stanie nie tylko, wiecie, przetłumaczyć kali jeść, kali pić, ale jakby trochę lepiej zrozumieć kontekst, czy nawet wykryć język. No i w bankowości, słuchajcie, to jest to, gdzie my tego nie widzimy, ale bardzo często to już nie człowiek, a system bankowy działa, system sztucznej inteligencji działa nad tym, żeby nasze transakcje i nasze pieniądze były jak najbardziej bezpieczne. Być może ktoś z was kiedyś, słuchajcie, otrzymał taki telefon. Dzień dobry, wykryliśmy nietypową aktywność na pana koncie, chcemy potwierdzić, czy ten ostatni przelew to jest prawdziwy i czy pan zna kontrahenta. I kiedyś oczywiście siedzieli przy tym ludzie, tworzyli jakieś tam proste algorytmy. Teraz bardzo często w takich systemach bankowych dba o to już sztuczna inteligencja i to ona wykrywa tego typu transakcje, które oczywiście przekazuje potem do człowieka. I ostatni element, który jeżeli jesteście techniczni, może być wam znany, ale dla wielu osób takich po prostu prowadzących biznesy czasem jest szokiem, ponieważ my bardzo często przez telefon rozmawiamy ze sztuczną inteligencją, a nie z żywym człowiekiem. Jeżeli otrzymujecie, wiecie, te przysłowiowe telefony o kołdrach, o fotowoltaice, o pokazach garnków, to bardzo często po drugiej stronie nie siedzi osoba, taka żywa, taka jak my, tylko po prostu pewien voicebot. Taki bot, który wykorzystuje elementy sztucznej inteligencji po to, żeby przeprowadzić z wami rozmowę i żeby zareagować jakby dynamicznie na to, co wy mówicie i rozpoznać waszą intencję. Czy to działa cały czas idealnie? No nie, słuchajcie. Jeżeli jesteście w ogóle zaciekawieni tym tematem, to zachęcam. To jest artykuł sprzed roku o tym, jak człowiek zapętlił takiego bota sztucznej inteligencji. To się da zrobić, bo jak każda technologia, także AI ma swoje problemy i o nich też będę dzisiaj opowiadać. Ale to, co nas dzisiaj interesuje, słuchajcie, to taka sztuczna inteligencja, która potrafi pisać. To wcześniej też było, jakby uznawaliśmy, że to jest taka unikalna umiejętność człowieka, ale okazało się, że można tak wytrenować sztuczną inteligencję, żeby pisała teksty. Były przeprowadzone takie mini wywiady i okazuje się, że mało kto jest w stanie rozróżnić teksty napisane przez AI od tekstów napisanych przez człowieka. No i modelem sztucznej inteligencji, z której najczęściej korzystamy, jest dostępny komercyjnie dla twórców oprogramowania, takich jak na przykład ja, jest GPT-3. I ten model ma kilka takich cech charakterystycznych, przez które musimy przejść, żebyście jakby wiedzieli, jak z nim działać i jakie pułapki mogą na nas czekać właśnie w tym, no w tym modelu, tak? Co tam dziwnego może się zadziać. Więc przede wszystkim, słuchajcie, GPT-3 już się nie uczy. On dostał ileś tam tekstów do przeczytania z różnych źródeł i do 2019 roku, dokładnie do października, przepraszam, on te teksty sobie czytał, analizował, przetwarzał i umieszczał w swojej sieci neuronowej. I po tym czasie jakby to wszystko stanęło. I oczywiście, słuchajcie, ma to jakby takie odzwierciedlenie, że AI może nie mieć informacji o najnowszych produktach, o wydarzeniach na świecie, jakichś ostatnich, czy pewnych nowych trendach. Trzeba to wziąć pod uwagę. To można przeskoczyć i ja wam dokładnie pokażę, jak to zrobić, tak, ale trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że ten 2019 do tego momentu AI się uczyło. Inna cecha charakterystyczna jest taka, że jest to model wstępnie wytrenowany. To te dwie literki w GPT-3, PT, pre-trained. Co to znaczy? Że ktoś już ten nasz model nauczył i my tego nie musimy robić. Ma to ogromne plusy, słuchajcie, bo wytrenowanie modelu, żeby umiał pisać, kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. To są ogromne pieniądze i wiecie, żadna mniejsza firma jakby nie mogłaby sobie pozwolić na to, żeby wytrenować swój model. Ale dzięki temu, że on jest wstępnie wytrenowany, my możemy z niego korzystać za kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów miesięcznie przez narzędzia, które po prostu ten model implementują. No natomiast ma to też swoje minusy, bo z tego względu, że nie jest wstępnie wytrenowany,
no to on już się nie uczy, więc nie ma informacji o tych najnowszych wydarzeniach, nie? To jest jakby taka zależność. Ma plusy, możemy płacić mniej, no i minusy, musimy jakoś sobie poradzić z tymi informacjami, których nasz model nie posiada. I trzecia część, której poświęcę całkiem sporo czasu, to wzorce. AI uwielbia wzorce. Na tej podstawie on pisze dla nas treści, ale jeżeli damy mu złe wzorce, to możemy otrzymać niskiej jakości tekst i dlatego poświęcę temu cały dział, bo te wzorce, z których my sobie nie zdajemy sprawy jako użytkownicy AI, najczęściej są przyczyną, dlaczego nie jesteśmy zadowoleni z treści, które AI nam wyprodukował. No to przejdźmy do takiego już fajnego meritum, czyli co to AI potrafi, słuchajcie. I przede wszystkim ono jest w stanie napisać dla nas, czy przy naszej pomocy napisać artykuł, na przykład na firmowego bloga, jakiś gościnny, który chcemy opublikować, nie wiem, do sekcji newsów na waszej stronie, tak? Taki po prostu, jeżeli podamy mu jakiś taki główny temat i pokierujemy, AI jest w stanie dla nas stworzyć artykuł. Konkretne rzeczy, które może zrobić, podać nam tytuł tego artykułu, stworzyć dla nas plan nagłówków, taką jakąś hierarchię, czy po prostu napisać treść. I jak to wygląda na przykładach, słuchajcie. Napisz przerażający tytuł artykułu o nianiach elektronicznych. Załóżmy, że mamy sklep z akcesoriami dla niemowląt, no i chcemy, wiecie, chcemy trochę tak tą wyobraźnię, akurat to nie będzie dobry przykład w sumie do sklepu, tak, ale chcemy wyobraźnię czytelnika pobudzić i ja tutaj instruuję, słuchajcie, AI i każę mu napisać ten przerażający tytuł artykułu o nianiach. W ten sposób mówię mu, jakich treści oczekuję. I jak później kliknę w narzędziach różnorodnych, generuj, to mogę otrzymać coś w stylu nianie elektroniczne, przerażające urządzenia, które mogą zabić dzieci. Dlatego niestety nie użyjemy go na stronie z akcesoriami dla dzieci. Ale słuchajcie, jeżeli na przykład zamiast przerażający podamy pozytywny tytuł artykułu o nianiach, no to dostaniemy coś w stylu nianie elektroniczne to super pomoc dla zapracowanych rodziców. I może to być świetny tekst, słuchajcie, który będzie promował na przykład w social mediach, w SEO, naszą kategorię z nianiami elektronicznymi w tym potencjalnym sklepie, który posiadamy, hipotetycznym sklepie, który posiadamy. Ale gdyby AI potrafiło wyłącznie pisać tytuły, słuchajcie, no to pewnie nie mielibyśmy tego spotkania, bo ono potrafi dużo więcej. Potrafi na przykład stworzyć też plan nagłówków. Jeżeli poproszę go o śródtytuły do artykułu o okularach przeciwsłonecznych, to także coś tam sobie przemieli i powie nam, jak dobrać, jakie są najmodniejsze, najlepsze dla dzieci, najlepsze dla kierowców. Może oczywiście podawać dużo więcej, mi się na slajdzie po prostu zmieściły 4, ale jeżeli podacie mu 6, 7, 10, to także je wygeneruje. I jak widzicie, możecie napisać na tej podstawie, z pomocą AI oczywiście, cały poradnik, tak, który bardzo kompleksowo podchodzi do tego problemu, tematu okularów przeciwsłonecznych. Wspomniałam również, że AI potrafi pisać i oczywiście jakby jest to taka jego główna funkcja, że jeżeli my mu podamy jakiś fragment, to on go będzie kontynuował. To, co widzicie tutaj pogrubione, to jest jakby mój nagłówek, tak? Czyli klocki świetnie rozwijają koordynację ręka-oko, to jest mój taki hipotetyczny nagłówek i zaczynam akapit. Zabawka klockami jest. Proszę teraz AI, żeby dla mnie dokończył i on coś tam sobie mieli i wypluje mi, że jest doskonałym sposobem na rozwijanie tej koordynacji, pomaga się uczyć, jak łączyć różne elementy, wspiera w nauce cierpliwości i tak dalej, i tak dalej. Mamy fajny skondensowany akapit, tak, napisany po polsku. Zwróćcie uwagę, ja AI podaję komendy, polecenia, fragmenty po polsku i on również po polsku jest w stanie dać mi odpowiedź. To jest bardzo ważne, bo wiem, że jakby wiele osób ma wrażenie, że AI potrafi pisać tylko po angielsku. No i to nie jest prawda, tak? AI sobie świetnie radzi, jeżeli chodzi o język polski. Możemy też sztuczną inteligencję nakierować bardziej na to, co chcemy osiągnąć. Tak, tutaj dajemy jej pewną wolną rękę, tak? Zaczynam, a ona może sobie pójść w dowolnym kierunku, którym tam tylko sobie wymyśli. Natomiast jeżeli powiemy na przykład, napisz akapit na minimum 6 zdań, o tym, że zabawa klockami jest rozwijająca, używając storytellingu, to przez to, że daje mu tam na minimum 6 zdań, słuchajcie, i storytellingu, kieruje go, jakiego rodzaju tekst chciałabym osiągnąć, czyli troszkę dłuższy akapit i w formie historii. Uprzedzę was, ta historia, którą wygenerowało mi AI, nie jest najbardziej fascynującą, ale tam jest historia, popatrzcie.
Wieczorem do pokoju przedszkolaka wchodzi rodzic i widzi, że dziecko bawi się klockami. Nie jest to zwykła zabawa. Dziecko układa wieże, domki, a każdy klocek jest dokładnie na swoim miejscu. Mamy tutaj zaczątek historii. AI doskonale zrozumiało, o co mi chodzi. Nie zmieściło mi się oczywiście wszystko, tak? Ale dalej jakby kontynuowało tą formę historii, wplatając w to informację, że ta zabawa jest rozwijająca. Także mamy jakiś taki efekt, który spełnia nasze oczekiwania. Pisanie artykułów to jednak nie wszystko. AI potrafi tworzyć także opisy na wasze strony. Mogą to być, słuchajcie, opisy produktów, takie klasyczne w sklepach. Mogą to być opisy waszych usług. No i oczywiście opisy kategorii, jeżeli macie zwłaszcza sklep internetowy, ale też taką bardzo rozbudowaną stronę usługową. I jak to wygląda konkretnie? Tutaj zobaczycie to krok po kroku, bo to z tym pracujemy troszkę inaczej niż z takim typowym artykułem. Najpierw muszę podać sztucznej inteligencji konkretnie, co chcę zrobić i daję mu tytuł, opis produktu, zielona plisowana sukienka ze wzorem. Następnie, słuchajcie, muszę podać cechy produktu. Wspomniałam, pamiętacie pewnie, że AI przestało się uczyć w 2019 roku. Jeżeli produkt jest nowy, nawet jeżeli jest bardzo popularny, to nie będzie miało żadnych informacji na temat tego produktu. Jeżeli produkt jest niszowy, to też AI może nie mieć informacji. Bo chociaż przeczytało mnóstwo rzeczy, to nie było w stanie przeczytać całego internetu, więc może być tak, słuchajcie, że po prostu nie będzie wiedziało nic o waszym produkcie. A może być tak jak w tym przypadku. Zielonych, plisowanych sukienek, słuchajcie, ze wzorem pewnie na świecie jest za 20 tysięcy i ja jej naprawdę nie mam pojęcia, o którą konkretnie nam chodzi. I te cechy produktu, które są teraz podświetlone i które podaje AI, mają je nakierować na konkretny kierunek i opisać mój produkt, a nie produkt, wiecie, mojego konkurenta. Jak to wygląda? Ja lubię sobie pobrać to, co na stronach internetowych po prostu jest w jakiejś specyfikacji, w informacjach o produkcie, przeważnie wypunktowane jakimiś bullet pointami w formie listy i wypisuję to po przecinku, tak? Czyli fason taliowany, długie rękawy, jakiś tam dekolt, przyjemny materiał, produkt włoski. I następnie podaję AI informację, co chcę osiągnąć, czyli na podstawie tych cech napisz mi opis produktu. Co osiągam? Zielona plisowana sukienka ze wzorem to idealny produkt dla każdej kobiety, która lubi się czuć pięknie i stylowo. Jest uszyta z wysokiej jakości materiału, który jest przyjemny w dotyku. Widzicie, mamy cechy, która została wpleciona w ten opis. Można się czuć bardzo komfortowo, ma piękny wzór, który dodaje jej uroku. Ja poprosiłam o krótki opis, żeby on mi się zmieścił na slajdzie, ale oczywiście to można rozbudowywać, tak? Możecie dodawać kolejne polecenia, kolejne fragmenty i AI będzie dla was pisać dalej. W podobny sposób konstruuję opisy usług. Tutaj już nie będę tak chodzić krok po kroku, ale mamy usługę pranie dywanów, opisy na terenie Mokotowa, delikatne detergenty, wieloletnie doświadczenie, no i na podstawie cech tam napisz opis usługi. Jak to wygląda? Dywany to nieodłączny element większości domów. Mamy wstęp, słuchajcie. Potem mamy problem, który AI zarysowało, tak? Utrzymujemy czystość, ale czasem potrzebujemy pomocy specjalistów. No i tutaj firma pranie dywanów świadczy kompleksowe usługi i kontynuuje AI temat. W asystencie kontentu, w którym mam całą tą treść, wygląda to następująco. Popatrzcie, wypisało mi nawet, co obejmuje usługa i dodało taki disclaimer na samym dole. Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju dywanu i jego stopnia zabrudzenia. Tutaj także starałam się, żeby całość zmieściła mi się na slajdzie, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli macie taką potrzebę, żeby dokładać do tego kolejne cegiełki, kolejne jakby takie komendy i instruować AI, co ma pisać dalej. No i trzeci przykład, czyli tworzenie opisu kategorii i tutaj jest bardzo podobnie, czyli najpierw dajemy mu informację, że są pędzel do makijażu, później dajemy cechę, no i na podstawie tego jakby formułujemy na podstawie cech, napisz opis kategorii i ja w opisach kategorii, słuchajcie, lubię odpowiadać na takie trzy pytania. Jakie to pędzle, czym one się charakteryzują, co to w ogóle są pędzle do makijażu, dla kogo konkretnie jest ten produkt i co je różni od innych, które są dostępne na rynku.
Tak w ten sposób, na podstawie takich szablonów buduję opisy kategorii, jeżeli tworzę coś dla klienta. I oczywiście AI również tutaj, jeżeli podamy mu tego typu polecenie, ono coś tam sobie wygeneruje, czyli narzędzia, które służą do precyzyjnego aplikowania różnych kosmetyków na twarz, słuchajcie, miękkie, gładkie końcówki. W asystencie kontentu wygląda to następująco. I ja tutaj spróbuję teraz znaleźć podkreślenie, mam nadzieję, że mi się uda. OK. I popatrzcie, tutaj mamy taki fragment, są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać perfekcyjny wygląd. AI odpowiedziało na pytanie, dla kogo one są. I mamy tutaj kolejny element, czyli różnią się od innych dostępnych na rynku produktów w tym, że są bardziej precyzyjne i umożliwiają lepsze rozprowadzenie produktu na twarzy. Czyli odpowiedziało mi na drugie pytanie, czym się różnią od innych produktów dostępnych na rynku. I teraz zwróćcie uwagę, bo mamy tutaj pierwszą pułapkę. Kazałam mu napisać, czym się różnią, ale nie podałam tego jakby w cechach, więc AI sobie po prostu wymyśliło coś, czym mogą się różnić. No i teraz, jeżeli my to opublikujemy, słuchajcie, a to nie będzie prawda, to nasi konkurenci mogą się do nas trochę doczepić, nie? W sensie, że no hej, ale macie jakieś badania na to, że nasze pędzle są bardziej precyzyjne. I tu już zajawiam wam pierwszy problem, że treści, które są generowane przez AI, trzeba kontrolować i w razie potrzeby poprawiać. No dobra, przechodzimy dalej. Tutaj też słowem wyjaśnienia. Ja AI, tą sztuczną inteligencję, wdrażam do asystenta kontentu w Semstorm. To jest narzędzie, którego celem jest pomóc naszym użytkownikom w tworzeniu właśnie artykułów, opisów produktów, usług i kategorii. I te wszystkie jakby przykłady, które podałam wam chwilę wcześniej, to właśnie były robione na podstawie asystenta kontentu. Ale AI ma dużo więcej możliwości. I chciałabym wam teraz powiedzieć krótko o innych rzeczach, które może dla nas robić. Natomiast tutaj już nie mam dla was takich konkretnych przykładów, tak, bo tutaj osiągniecie to po prostu za pomocą innych narzędzi, które są bardziej dostosowane pod tego typu zadania. Więc co jeszcze potrafi? Słuchajcie, może dla was pisać e-maile. Nie ma żadnego problemu z tym, że na przykład podacie mu napisz e-maila z podziękowaniem za spotkanie do pana Tomka. I AI do pana Tomka powie tak, dzień dobry, szanowny panie Tomku na przykład, tak, bardzo dziękuję za wczorajsze spotkanie, cieszę się, że udało nam się porozumieć, bla, 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 bla. To jest możliwe. Potrafi też pisać cold maile, słuchajcie. Może też nas wspomóc w socialach, na przykład w tworzeniu postów na social media. AI zna specyfikę różnych mediów, wie na przykład, że te rzeczy, które publikujemy na Twitterze, muszą być dużo krótsze niż to, co mamy na Facebooku. Potrafi wciskać emoji do treści, potrafi dobierać hashtagi również. Co jeszcze? Jest w stanie pomóc nam w pisaniu tekstów reklamowych. Tutaj to wymaga trochę więcej wprawy, bo różne systemy mają różne ograniczenia, ale ogólnie jest w stanie wam pomóc. Część z takich narzędzi potrafi na przykład tworzyć to w formułach copywriterskich, takich jak PAS czy AIDA. Dla chętnych to będziecie niestety musieli sami sobie dojrzeć i potrafi wzywać do działania. No i taka rzecz, która dla mnie wydaje się najbardziej fascynująca, potrafi tworzyć kod w różnych językach programowania. W takim najprostszym ujęciu, słuchajcie, możemy AI podać najprościej. Stwórz mi link do strony abc.pl, który otwiera się w nowym oknie i klikalnym tekstem jest kliknij tutaj i AI to zrobi. Oczywiście takie, którego zadaniem jest właśnie generowanie kodu. Co dalej, słuchajcie, bo to są takie, powiedzmy, te główne zastosowania. Ich jest oczywiście mnóstwo więcej i ludzie wpadają cały czas na nowe rzeczy, ale chciałabym wam powiedzieć, że te możliwości są ogromne, są szerokie. AI może nas wspierać i robi to w codziennych rzeczach, natomiast są też pułapki, na które my musimy uważać. I teraz chciałabym wam powiedzieć, jakie problemy ma AI. Już powiedziałam wcześniej, że na przykład te boty dzwoniące można zapętlić. I słuchajcie, przejdziemy teraz sobie przez te największe problemy sztucznej inteligencji, której zadaniem jest tworzenie treści. Więc pierwszym problemem jest to, że on nie ma danych po 2019 roku. Ja już o tym wspomniałam, ale chciałabym to wam pokazać na przykładzie. Jeżeli poprosimy AI, żeby scharakteryzowało Polski Ład, no to będzie miało problem, słuchajcie, ponieważ Polski Ład wszedł w 2021 roku, wszedł w 2002, w 2021 mieliśmy o nim pierwsze informacje i AI napisze mi coś w stylu, to jest porządek, panuje w Polsce, oparty na trzech głównych elementach, praworządność, demokracja, wolność. Nie będę wchodzić tutaj w
szczegóły. Nie będę pytać o Wasze preferencje i o to, czy sądzicie, że Polski Ład jest świetny, czy jest beznadziejny i wdrożony bez przemyślenia. Natomiast chciałabym zajawić jedną rzecz. Polski Ład według twórców to jest plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. To nie jest coś opartego na trzech głównych elementach, tylko plan odbudowy polskiej gospodarki. I AI o tym nie wie. Nie mogło nam tego napisać, bo Polskiego Ładu nie było, jak on się uczył. Także tutaj, w przypadkach, kiedy opisujecie nowe rzeczy, musicie podać trochę więcej informacji AI, żeby ono wiedziało, w którym kierunku ma pójść i w jakim tonie, formacie, o czym napisać ten tekst. Inaczej da wam coś bardzo generycznego, co w sumie można podstawić do wszystkiego. Są też pewne tematy, słuchajcie, które istniały przed rokiem 2019, ale AI może napisać na nie błędne odpowiedzi. Na przykład załóżmy, że mamy stronę taką trochę bardziej medyczną, chcemy wykorzystać AI i pytamy, tworzymy artykuł, jak odróżnić grypę żołądkową od adenowirusa. Będziemy poruszać dzisiaj niektóre świetne tematy, wiecie, te nianie, co zabijają dzieci, a teraz grypa żołądkowa i adenowirus. No i AI nam powie, że grypa żołądkowa jest zazwyczaj związana z biegunką i wymiotami, a adenowirusy powodują katar i kaszel. No i ogólnie powiedzmy, że gdzieś tam na jakimś poziomie jest to nawet prawdziwe, bo faktycznie grypa żołądkowa wiąże się z tym, że nasz układ pokarmowy, tak, nie działa jak powinien i są z tym związane różne dolegliwości. Adenowirusy faktycznie powodują katar i kaszel, ale adenowirusy mogą też powodować problemy z górną częścią układu pokarmowego, czyli spowodować wymioty. A o tym AI już nie napisało. I teraz zobaczcie, jeżeli opublikujemy to bez sprawdzania i bez korekty, to taki, nie wiem, na przykład zmartwiony rodzic, jak już te nianie były, wchodzi, bo jego dziecko wymiotuje i chce się dowiedzieć, czym się różni ta grypa żołądkowa adenowirusa. I tutaj na podstawie tego naszego cudownego opisu stwierdzi, że to na pewno nie jest adenowirus, tylko grypa żołądkowa. I może się bardzo pomylić, bo adenowirus ma na początku bardzo podobne objawy. Nie ma biegunki, ale może mieć wymioty. Także jeżeli będziecie publikować dla AI coś, co nie jest przez Was sprawdzone, coś, w czym nie jesteście biegli i nie byliście, słuchajcie, pewni, czy pisał poprawne dane, nie zweryfikowaliście tego, to może się okazać, że publikujecie coś, co po prostu nie jest prawdą. Może być bardzo błędne, w sensie takie trochę bullshitowe, jak ja to nazywam, czyli zupełnie w innym kierunku iść, a może mieć takie drobne przekłamanie, jak w tym tekście. I teraz tak, jeżeli ktoś wejdzie, kto się zna, no to tracicie wiarygodność. Google też, jeżeli publikujecie dużo nieprawdziwych treści, to również w oczach Google'a wyszukiwarki tracicie tę wiarygodność, tak? I może to się odbić jakby na tak zwanym topical authority waszej strony. I dlatego człowiek jest niezbędny w tym procesie, słuchajcie. Jakie jeszcze są problemy? AI potrafi nam zaproponować szkodliwe treści. Słuchajcie, w poprzednim przykładzie tracimy tylko wiarygodność, ale ogólnie AI, jakby zostawione samemu sobie, potrafi zaproponować mi coś jak na screenie. Myślałam o tym, żeby poćwiartować ludzi. To zupełnie normalne. Słuchajcie, to nie jest normalne. GPT-3, ten model komercyjny, z którego praktycznie wszystkie narzędzia korzystają, ma coś takiego jak content filter. To jest taki obrońca, którego zadaniem jest nie dopuścić takich treści do pojawienia się. I on nie zawsze działa, jak widzicie. I teraz w poprzednim przykładzie straciliśmy wiarygodność, ale wiecie, jeżeli na przykład AI wezwie do jakiegoś rasistowskiego działania, do działania propagującego nienawiść czy innych typów i wy to opublikujecie bez sprawdzenia, no to narażacie się na konsekwencje prawne. Także AI nie można zostawić samemu sobie. To jest świetne wsparcie, ale wsparcie. Tak, to nie jest ktoś, kto może pisać za was, nie jest człowiek, który ma empatię, jest po prostu pewien system, który czasem się uczy także na hejterskich materiałach. No i następna rzecz, która mnie szczególnie trochę boli, to to, że wszyscy jakby, znaczy wszyscy, też nie chciałabym uogólniać, większość ludzi myśli, że AI działa tylko po angielsku. Są zresztą narzędzia i jest ich całkiem sporo, które właśnie w ten sposób działają. To znaczy nawet jeżeli tam możecie generować treści po polsku, to one tak naprawdę biorą ten fragment, który wy podacie, przemielają go przez automatycznego tłumacza na angielski, potem dla tego angielskiego generują treści po angielsku, biorą te treści z powrotem, mielą z powrotem przez tego automatycznego tłumacza, żeby wypluć wam wynik po polsku. No i w ten sposób ja mam z tym kilka problemów. Przede wszystkim każdy język ma swoje własne niuanse. Na przykład inaczej tworzy się tytuły w języku polskim artykułów, a inaczej w języku angielskim. W języku angielskim na przykład z wielkiej litery, wielką literą, piszemy rzeczowniki. Taka jest konwencja i AI o tym wie ogólnie. A
przy tłumaczeniu jakby to tracimy. Tracimy też bogactwo języka polskiego, który jest dość złożony, tak, ma to słownictwo takie bardzo, bardzo fajne. I w momencie, kiedy my robimy takie tłumaczenie z jednej na drugą, z drugiej na pierwszą, to my tracimy to bogactwo, język jest spłaszczony. No i trzeci element, który wy widzicie tutaj na screenie, te treści czasem też wychodzą źle, bo wprowadzamy dodatkową warstwę, w której mogą wystąpić błędy. Co tu mamy? Wypchane zwierzę to kolejny wspaniały prezent dla rocznego dziecka. To brzmi jak niespełnione marzenie półsłownika, słuchajcie, a nie wspaniały prezent dla rocznego dziecka. Nie znam dorosłego, który chciałby wypchane zwierzę kupić swojemu maluchowi, czy jakiemuś maluchowi, z którym jest w relacjach. Natomiast jest to tylko i wyłącznie błąd tłumaczenia. Stuffed animal to jest maskotka. Tak? I powinno zostać tutaj użyte tłumaczenie maskotka, a zostało użyte dosłowne, czyli wypchane zwierzę. No i mamy efekt, jaki mamy. Coś, co jest dość niepokojące ogólnie. I następny problem, słuchajcie, to jest problem w komunikacji. My jako ludzie mamy trochę problemów z rozmawianiem z maszynami, jest to dla nas nienaturalne i nie wiemy tak naprawdę, jak my mamy do tego AI mówić, żeby on nas zrozumiał. Wydaje się to proste na moich screenach pewnie, ale ja wiem, że w momencie, kiedy ludzie siadają do aplikacji i mają coś własnego napisać i pokierować AI, to zaczynają się problemy, słuchajcie. Nie wiemy, czemu na przykład AI ignoruje nasze polecenia. Na przykład ja mu każę wygenerować zdanie, które zawiera jakieś konkretne słowo, a on zamiast zdania generuje mi cały akapit, wiecie, na nie wiem, na przykład 120 słów, tak? Albo nie wiemy, dlaczego pisze w ogóle nie na temat. Czasem jest tak, że zadajemy jakiś temat, a AI, wiecie, tak jakby myślało o niebieskich migdałach i zaczyna niby dobrze, a kończy zupełnie gdzieś indziej. Czasem jest tak, zwłaszcza w przypadku tworzenia tych długich treści w formie artykułów czy opisów, że AI napisze nam dwa zdania, zakończy kropką i w ogóle nie chce podjąć tematu dalej, tworzy je bardzo krótkie. Tak, i to są... zerknę, tak. I to są jakby te problemy w komunikacji, które my mamy na co dzień. Z AI trzeba nauczyć się pracować, tak? Trzeba trochę potestować, co działa, a co nie. Narzędzia takie dostępne komercyjnie trochę próbują rozwiązać ten problem za pomocą prompt engineeringu i tak naprawdę nakierowujemy AI na to, co chcemy osiągnąć, jakie to ma być długie i tak dalej, ale nadal pewne problemy będą występować i z AI trzeba nauczyć się rozmawiać. Co dalej, słuchajcie? Wzorce. Mówiłam, że to jest taki dość duży problem, z którym mamy do czynienia na co dzień i faktycznie, słuchajcie, surowe AI, taki to GPT-3, ten główny model, jest na nie bardziej podatny. Narzędzia, ten prompt engineering, narzędzia komercyjne, one trochę to minimalizują, więc wy w narzędziach nie będziecie ich widzieć aż tak często, ale one się pojawiają i czasem wkurzają strasznie użytkowników, bo już parę osób mi zwracało na przykład uwagę, że tak, że to, co one otrzymują, tak, w AI, no to czasem jest jakieś takie głupawe. Ale właśnie, no, nie usuwa całkowicie, tak, jeżeli zastosujemy wzorzec w tym, co podajemy AI, to ten wzorzec, mimo prompt engineeringu, mimo tego, co robimy jako twórcy aplikacji, on może się pojawić w tekście, który AI dla was generuje. I w 95% przypadków wśród swoich i z ludźmi, z którymi pracowałam, wzorce są przyczyną słabej jakości treści, którą otrzymujecie. Jeżeli tekst nie spełnia waszych oczekiwań, to trzeba się wrócić, sprawdzić, co podajemy AI i wyeliminować wzorzec, który istnieje. Nazwy wzorców, które będę używać na kolejnych slajdach, słuchajcie, nie są oficjalne. To są takie moje, które nadałam podczas pracy z AI i teraz sobie przejdziemy przez te najpopularniejsze. Wzorzec listy. Słuchajcie, jeżeli wy zaczniecie listę, wiecie, jedna szklanka, jeden, kropka, jedna szklanka mąki, dwa, kropka, dwie szklanki oleju i każecie generować dalej, to AI podejmie ten wzorzec i będzie pisało następne składniki naszego przepisu w formie listy. Ale czasem wzorzec listy umyka nam, nie jest taki oczywisty i możemy się dziwić, dlaczego mamy efekt nie w postaci jakby fragmentu artykułu, tylko w postaci właśnie listy. Tutaj jest przykład. Jak krok po kroku zrobić samodzielnie ozdoby na choinkę? Efekt 1. Kropka. Przygotuj potrzebne narzędzia i materiały. 2. Wytnij szablon. 3. Coś tam dalej. Co jest temu winne? Wzorzec, który narzuciliśmy. Komenda. Krok po kroku. W ten sposób AI widzi, że oczekujemy od niego właśnie tej formy listy i w taki sam sposób działa. Jak się tego pozbyć? Wystarczy usunąć podkreślone
fragment, krok po kroku. I dostaniemy prawdopodobnie już raczej nie listę, tylko coś w formie wskazówek w akapicie, tak bym to określiła. Ale wzorzec listy nie jest jedyny. Mamy też na przykład wzorzec powtórzenia. Czasem jest tak, słuchajcie, że w treści, którą podajemy AI, popełniamy jakieś błędy. No i tutaj jest tak, że ja AI, to oczywiście jest specjalnie dla was, nie, ale czasem może to nam umknąć. Podaję mu dwa zdania, które on ma kontynuować. Dżem niewątpliwie jest bardzo smaczny. Dżem lubią i dzieci, i dorośli. Mam dwa zdania, oba zaczynają się od słowa dżem. Jak jestem zmęczona, to mogę w ogóle nie wychwycić tego wzorca, który nieświadomie użyłam. Ale AI nigdy nie jest zmęczony, bo to przecież jest system, więc uchwyci idealnie. Co zrobi, słuchajcie? A doda mi jakiś fragment tekstu, w którym słowo dżem występuje na początku każdego zdania. Wiecie, to się strasznie trudno czyta. To jest niepoprawne po polsku, bo ma dużo powtórzeń. Tyle nie powinno mieć. Tak? Nie jest to fajne, jest to słabej jakości. I winą jest oczywiście wzorzec w tym, co podałam. Co trzeba zrobić? Namierzyć go i usunąć. Tutaj jest proste, nie? Wystarczy po prostu dać przecinek, tam lubią i dzieci, i dorośli, ale czasem te wzorce są trochę bardziej ukryte i musicie ich poszukać w swoim tekście, jeżeli dostajecie właśnie coś w tym stylu. Trzeci wzorzec, o którym chciałabym wam powiedzieć, to jest wzorzec zapętlenia. To jest ten moment, kiedy AI myśli inaczej niż ludzie. Co tutaj mamy? Kontynuujemy temat dżemu, słuchajcie. Zadajemy AI pytanie, dlaczego dzieci lubią dżem? No i AI odpowiada nam, ponieważ jest słodki, a kto nie lubi słodkiego? I coś tam dalej. No i powiedzmy, nie jesteśmy zadowoleni z tej odpowiedzi, chcemy inną, więc zostawiamy to, co AI napisało, klikamy Enter i pytamy jeszcze raz o to samo, dlaczego dzieci lubią dżem. I teraz wiecie, człowiek, z którym wy rozmawiacie, jeżeli wy mu zadajecie pytanie, on wam daje odpowiedź i wy mu zadajecie drugi raz to samo pytanie, to on intuicyjnie wie, że nie jesteście zadowoleni z jego odpowiedzi i musi wam odpowiedzieć inaczej. AI jest trochę inne. Jeżeli wy mu zadajecie pytanie i on wam daje odpowiedź, słuchajcie, i wy mu zadajecie po raz drugi to samo pytanie, to on widzi wzorzec. On nie rozumie tego, że wy chcecie coś innego i on myśli, powiedzmy myśli, no bo to jest oczywiście maszyna, że wy drugi raz chcecie dostać to samo. I bardzo często, jeżeli AI powtarza wam treści, słuchajcie, jeżeli macie ten sam fragment wielokrotnie, to znaczy, że w tym tekście nad generowaniem przez maszynę jest właśnie jakieś powtórzenie, które AI wychwyciło. I to też trzeba usunąć. To nie musi być dokładnie taki sam fragment, on może być po prostu bardzo podobny. Tak, ale on gdzieś tam występuje i to generuje takie problemy. Kolejny, bardzo nietypowy, to jest wzorzec kodu, słuchajcie. I tutaj muszę wam opowiedzieć, podać wam kilka takich słów wprowadzenia. Obiekt tymczasowy w prawie budowlanym to jest taki obiekt, który stawia się na chwilę po to, żeby go albo później rozebrać, albo na przykład przewieźć na inne miejsce. I jest to termin, który wynika wprost z ustawy o prawie budowlanym. Nie pamiętam teraz konkretnego przepisu, ale z ustawy o prawie budowlanym. No i załóżmy, że chcemy napisać, mamy, nie wiem, bloga, tak, który porusza tego typu tematy i chcemy napisać artykuł o obiektach tymczasowych. Możemy go zacząć na przykład obiekt tymczasowy albo obiekt tymczasowy tam. No i co AI zrobi? Coś dziwnego. Podało nam nie definicję obiektu tymczasowego, tak jak ja wcześniej, tylko jakiś dziwny fragment kodu maszynowego. No i tutaj, słuchajcie, przy niektórych zapytaniach AI po prostu traktuje to jako instrukcję do napisania kodu. Pamiętacie, mówiłam wcześniej, że potrafi to robić. I czasem po prostu mu się myli, bo obiekt tymczasowy to jest nie tylko ten w prawie budowlanym, ale także pojęcie w programowaniu. Natomiast ten wzorzec nie wyświetla się tylko i wyłącznie, słuchajcie, jeżeli wy podacie jakiś termin z programowania. Możecie na przykład AI podać polecenie, które nie jest do końca po polsku. I sztuczna inteligencja uzna, że to jest fragment opisu jakiegoś algorytmu i też wam może wygenerować tego typu kod. To zazwyczaj nie jest błąd w narzędziu, którym się posługujecie, tylko to jest problem z poleceniem, które zostało uznane na przykład za instrukcję, jak napisać kod, za jakiś właśnie fragment taki słowny czy też wyrazowy algorytmu, który chcecie napisać. Trzeba wrócić, sprawdzić, czy nie ma błędów w tym, co podajecie, napisać to bardziej po polsku, dodać jakieś wartościujące rzeczy, na przykład, nie wiem, obiekt tymczasowy w prawie budowlanym to. Tak to pozwoli AI wrócić na odpowiedni tor. No i ostatni wzorzec, na który jesteśmy podatni chyba najbardziej w branży SEO, bo ja się z tej branży wywodzę
To jest wzorzec, ja to nazywam bełkotu, ale równie dobrze mogłabym to nazwać wzorcem słowa kluczowego. To znaczy zaobserwowałam to i sama zresztą tak samo kiedyś próbowałam pisać, że niektórzy podają na przykład słowo kluczowe i liczą na to, że AI coś z niego wygeneruje. I tu mamy słowo, takie lokalne, fryzjer kutno Staszica. No i co AI zrobi? Słuchajcie, ono nawet rozpozna, że to jest słowo kluczowe. I wygeneruje nam potem Izabela Pijanowska, opinie Tech N9NE, Little Pills, MP3 Players, jakieś inne słowa kluczowe, które są w ogóle niepowiązane z tematem i brzmi to jak bełkot. I dlaczego? Dlatego, że wykryło, że to jest słowo kluczowe. Jakby myśli, że myśli, no czy to jest maszyna, tak, ale powiedzmy myśli, że wy chcecie dostać również inne słowa kluczowe i generuje wam tego typu bełkot, który do niczego nie pasuje. Co trzeba zrobić? Wrócić się do polecenia, które dajemy i na przykład napisać to w formie. Napisz mi akapit z opisem usługi fryzjerstwa i zawrzyj w tym słowo kluczowe fryzjer kutno Staszica. Tak, napisać po polsku, dodać to słowo kluczowe w treści oczywiście, ale niech to będzie komunikat po polsku, no czy po angielsku, zależy w jakim języku piszecie. Nie rzucajcie jakichś oderwanych od zupełnie kontekstu fraz, bo wtedy AI potraktuje to jako wzorzec i da wam coś, czego się nie spodziewacie. Także to są takie główne problemy, słuchajcie. I teraz popatrzcie, tak, jeżeli my AI zostawimy sami sobie, to AI może wam wygenerować treści, których w ogóle się nie spodziewacie. Człowiek musi brać czynny udział w procesie tworzenia tych treści i chociażby z tego względu, żeby one były prawidłowe, żeby one nie naruszały prawa, tak, żeby podawały informacje w sposób, który jest fajny dla użytkownika, a nie być jakiś taki bełkot czy, nie daj Boże, fragmenty kodu. Nic tego nizowego. I dlatego nawet sami twórcy OpenAI zabraniają tworzenia narzędzi, które automatycznie gdzieś publikują to, co AI stworzy. To musi być zweryfikowane przez człowieka i poprawione. I w ogóle w całym procesie dobrze, żeby brał udział człowiek i poprawiał na bieżąco te dziwne rzeczy, które AI wygeneruje. Jak wygląda w ogóle kwestia AI versus SEO? Już widzę, że trochę przedłużam, więc spróbuję przyspieszyć, bo to jest też częste pytanie, które zadajecie. Przede wszystkim z mojego doświadczenia, bo wiem, że pada, a nie zawarłam tego w prezentacji, AI tworzy teksty, które są unikalne. Ja stworzyłam kilkaset artykułów i żaden z nich nie był powielony. Stworzyłam także krótkie teksty, które również nie były powielone. Także tutaj wydaje się, że te teksty faktycznie są unikalne. Ja wyobrażam sobie, że może się taki cud, powiedzmy, zadziać, że dostaniecie jakiś plagiat, ale to jest tak rzadkie, że wiem, że również inni twórcy aplikacji, którzy mają gdzieś tam robili testy, również utrzymują, że te teksty są unikalne i moje doświadczenie to potwierdza. Ale jak inne rzeczy związane z SEO, słuchajcie. Ja zrobiłam taki mini eksperyment, powiem o nim bardzo szybko. Postawiłam nową stronę internetową na świeżej domenie po to, żeby historia strony, która była wcześniej, nie wpływała mi na wyniki. Dodałam tam CMS WordPress, na którym postawiłam takiego bloga z 42 artykułami na temat zabawek dla dzieci, rozwoju dziecka i tak dalej. To na przykład mogło być świetne wsparcie do sklepu z artykułami dziecięcymi, na przykład z nianiami zabijającymi dzieci. Nie robiłam żadnej optymalizacji, kupiłam gotową skórkę, no i nie pozyskiwałam linków do tej strony, żeby również linki nie wpłynęły na wynik tego eksperymentu. Wygląda to następująco, słuchajcie, tam byłam na tyle leniwa, że nawet nie przetłumaczyłam wszystkiego, więc niektóre treści na tej stronie potrafią być po angielsku. No i tak wygląda to, jeżeli chodzi o efekty. Ten pik, który widzicie tam między kwietniem a majem, to są święta wielkanocne. Wtedy jakby trochę jesteśmy bardziej zainteresowani zabawkami i stąd właśnie tego typu pik, ale trend jest rosnący. Słuchajcie, to są 42 artykuły, widoczność tego sklepu rośnie. Ja ten eksperyment zresztą zamierzam kontynuować w najbliższej przyszłości. Tak, i widać, że to stabilnie pnie się do góry, mimo tego, że nie ma tam już nowych treści. W konkretach, co zrobić, gdy piasek kinetyczny wyschnie, sprawdzałam dzisiaj jest TVN24, bo ja się z TVN24, słuchajcie, wiecie, to jest absurd, nie? Taki mały blok i bije się o pozycję z TVN-em i Onetem, ale bije się o tą pozycję zero, która się pojawia jako pierwsza na liście, ma 110 wyszukiwań, to zapytanie, co zrobić, gdy piasek kinetyczny wyschnie, pierwsze wejścia miałam 2 dni po publikacji, drugi przykład, gdzie oddać zabawki dla dzieci z Ukrainy, tutaj moja strona, ta
z treściami przez AI stabilnie siedzi na tej pozycji zero. Odnotowuje też bardzo dużo odwiedzin. Tutaj też jest chyba 110 wyszukiwań na to zapytanie, słuchajcie, czy 90. I pierwsze wejścia były 2 tygodnie po publikacji. Także widać, że potrafi osiągać wysokie pozycje i utrzymuje się na nich dość stabilnie. Nawet po tych zawirowaniach z ostatnią aktualizacją algorytmu, gdzie tego typu strony jak moja spadały, mi się na szczęście udało jakoś obronić. Pewnie też dlatego, że jest to niewielka strona. Opublikowałam, wspomniałam Wam, 42 artykuły, każdy z nich średnio mają po 6 tysięcy znaków ze spacjami, więc to są już dłuższe treści. 30 minut zajęło mi napisanie tekstu, jego korekta i optymalizacja pod SEO. 30 minut, słuchajcie, to jest taki czas, który wcześniej zupełnie byłby poza moim zasięgiem. Tak? To jest 30 minut, mamy gotowy artykuł do publikowania na stronie. Dziennie możemy napisać ich powiedzmy 6, tak? No bo zakładam, że nikt nie pracuje na pełnych obrotach przez 8 godzin. 6 to przeliczę? Nie, więcej. Dobrze ponad 10, słuchajcie. Także jeżeli mamy wprawę, naprawdę to jest w stanie przyspieszyć nasze treści. Czy jednak wiąże się z jakimiś problemami? Jeżeli sięgniemy do wskazówek dla webmasterów googlowskich, Google Webmaster Guidelines, to znajdziemy tam taki fragment i ja go tu cytuję. Treści generowane automatycznie to treści, które są tworzone przez oprogramowanie, czyli treści AI też to wchodzą. Jeśli zamiast pomagać użytkownikom, służą do manipulowania pozycją w wynikach wyszukiwania, Google może podjąć wobec nich odpowiednie działania. Popatrzcie, jaki mamy efekt. Tak? Jeżeli wy AI traktujecie jako coś, co ma Wam pomóc tworzyć wartościowe treści, to jest OK, to jest super i nikt Was za to nie zamierza karać. Ale jeżeli wy na przykład planujecie, wiecie, opublikować 20 tysięcy artykułów, wszystkie na jedno kopyto z błędami merytorycznymi, no to Google Wam mówi jasno, tak? Może wobec Was podjąć działania, jeżeli to opublikujecie. Ale mam dla Was dobrą informację. Jeżeli Wy zlecicie te 20 tysięcy słabych artykułów copywriterowi, który bierze 2 zł za 1000 znaków ze spacjami i napisze Wam równie złe, jak takie słabe AI, treści, to także Google może wobec Was podjąć odpowiednie działania. Wszystko jakby... Wszystko odnosi się do tego, żeby te treści naprawdę pisać dobre, takie, które mają wysoką jakość, są sprawdzone i skorygowane. Ja chcę Wam podać jeszcze jeden mrożący krew w żyłach przykład. To mniej więcej 2 tygodnie temu na LinkedInie pojawił się taki post, gdzie jego autor jakby zasugerował, słuchajcie, że była sobie taka strona, która miała tylko i wyłącznie treści generowane przez AI i ona, słuchajcie, na początku roku święciła triumfy. Ja to tutaj przybliżę. Miała ponad widoczność ponad 3 miliony słów kluczowych. Tak, to jest strona, która ma mniej niż rok. To są jakieś abstrakcyjne liczby. No i potem zdarzyła się tragedia, powiedzmy, i strona, ta widoczność spadła do zera. Google wycięło ją z wyników wyszukiwania. I teraz dużo osób zaczęło sobie zadawać pytanie, czy Google jakby karze, jeżeli my wykorzystujemy AI, to czy karze nas za to? I tutaj jest dokładnie ten sam przykład. Nie, Google nas karze, jeżeli my dostarczamy treści, które są słabej jakości. Tak, tutaj było bardzo dużo artykułów i one były nie za dobre, tak w skrócie ujmując. Jeżeli wy AI wykorzystujecie po to, żeby jakby pisać szybciej, pisać lepiej, omijać ten blok pisarski, czy na przykład jesteście ekspertami, słuchajcie, ale nie jesteście wirtuozami pióra, tak? Niezbyt dobrze Wam idzie pisanie, ale jesteście ekspertem w swojej dziedzinie i chcecie się dzielić czymś ze światem, to AI też Wam jest w stanie pomóc, bo Wy mu podajcie informacje, a ono dla Was tworzy treści. I to jest całkowicie okej. A więc podsumowując już, słuchajcie, AI to jest technologia, która jest super, ale ona wymaga pewnych umiejętności. Przede wszystkim, jeżeli chcecie z tego korzystać, musicie nauczyć się widzieć wzorce i eliminować je ze swojego tekstu, jeżeli to są złe wzorce, te, o których mówiłam wcześniej. To oczywiście moja lista nie wyczerpuje całej, możecie trafić na inne. AI wymaga też trochę myślenia analitycznego, to znaczy... Nie zakładajmy od razu, jeżeli podamy jakąś komendę, że to sztuczna inteligencja działa źle. Cofnijmy się, zastanówmy się, czy maszyna potrafi to zrozumieć. Tak? Czy może coś trzeba przeformułować inaczej? Słuchajcie, nawet wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale to naprawdę jest do nauczenia się. AI potrafi zrozumieć, znaczy potrafi, widzi różnicę pomiędzy żartobliwy a śmieszny. Tak, to są niby synonimy w języku polskim, ale żartobliwy nie jest dla niego tak jasny, jak sformułowanie śmieszne. I to też trzeba w sobie wypracować, rozmawiając z AI i nakierowując go na to, co chcemy osiągnąć. Co dalej? Musimy umieć weryfikować fakty. Przykład adenowirus versus rotawirus. Jeżeli piszecie na temat, który nie jest Wam znany, wiecie, tak od serca, nie siedzicie w tym całe życie, to musicie umieć szybko sprawdzać,
czy to, co AI pisze, jest zgodne z prawdą. No i ostatnia rzecz, korygowanie. AI w tym, co generuje dla Was, czasem potrafi wpleść wzorzec, na przykład coś powtórzyć. I teraz, jeżeli my tego szybko nie skorygujemy przed napisaniem dalszej części tekstu, to AI ten wzorzec może powtarzać w nieskończoność. Więc dobry copywriter AI to taki, który patrzy na to, co AI pisze i szybko potrafi poprawiać błędy merytoryczne, językowe, stylistyczne i inne. Ja mam dla Was też taki bonus po naszym spotkaniu. Jeżeli chcecie wypróbować, jak generowanie treści działa, no to trochę za szybko poszłam, słuchajcie. Podsumowując, automatyczne generowanie treści to jest technologia przyszłości. To jest super rzecz, która jest w zasięgu ręki każdego z nas. My możemy po to sięgnąć już dzisiaj i to już dzisiaj może wspierać tworzenie opisów produktów. Wiecie, to może napisać nawet unikalne opisy dla 50 podobnych produktów i to jest super. Tak, może wspierać opisy usług na waszych stronach, tworzenie artykułów i inne rzeczy. Ale AI bez udziału tej ręki, bez udziału naszej głowy może nam wygenerować więcej problemów i musimy brać udział w tym procesie i robić to aktywnie, słuchajcie, żeby rezultaty były naprawdę świetne. I teraz to, o czym powiedziałam wcześniej, już trochę Wam zdradziłam. Mamy dla Was bonus, czyli z kodem CyberFolks. Teraz Adrianna pewnie wrzuci na czata linka, gdzie możecie to odebrać. Macie do odebrania 3000 słów za darmo w Semstormie. Tak jak wspomniałam, możecie tam pisać artykuły, możecie tam pisać opisy produktów czy usług, tak? I to Was do niczego nie obliguje. Możecie po prostu własnoręcznie, coś o tych rękach dzisiaj bardzo dużo mówię, możecie własnoręcznie sprawdzić, czy ta technologia jest dla Was i czy umiecie z nią pracować i w ten sposób po prostu przetestować, o ile szybciej pójdzie Wam tworzenie treści. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Teraz będę czekać na wszystkie Wasze pytania i oddaję głos Adriannie. Dzięki jeszcze raz. Cześć ponownie. Dzięki. Naprawdę sporo tutaj wyjaśniłaś. Ja miałam zapisane pytania przed webinarem, takie swoje. No i ich nie zadam, bo wszystko wyjaśniłaś, ale wymyśliłam jeszcze inne i tutaj też przełączę jeszcze na ten kod, żeby uczestnicy mogli sobie spisać. Tutaj Olaf o to pyta. Mileno, powiedz mi, do czego tak naprawdę najlepiej wykorzystywać AI, na przykład w sklepie internetowym, bo wspomniałaś o opisach produktów, ale gdyby tak zacząć swoją przygodę z AI w sklepie internetowym, to od czego? Ja zaczęłabym właśnie od opisów produktów. Słuchajcie, zwłaszcza jeżeli macie opisy produktów od producenta i chcecie się pozycjonować, chcecie robić SEO, bo Google uwielbia treści, które są unikatowe, a wiecie, a napisanie 20-30 opisów podobnych produktów czasem jest męczące dla człowieka. AI może nam w tym pomóc i ono może z delikatną pomocą oczywiście człowieka stworzyć nawet dla takich trudnych produktów, jeżeli podamy mu specyfikacje, tak jak robiłam to na którymś tam slajdzie. Jak nie pamiętacie, to jak Adrianna powiedziała, będziecie mieć dostęp do nagrania i możecie do tego wrócić później, tak? Możemy w ten sposób napisać opisy produktów naprawdę bardzo szybko i bardzo prosto. Wystarczy podać tylko cechy tego produktu, tak? I mamy gotowy opis w kilkanaście minut nawet, jeżeli odwrotnie, w kilkanaście, a nawet kilka minut, jak już będziemy biegli w pracy z AI. I to chyba jest coś, od czego bym zaczęła, to znaczy wzięłabym takie strony, które mają jeszcze te opisy od producenta, albo te strony, na które jesteście daleko, na dalekich pozycjach, możecie to sprawdzić w Google Search Console, na które strony jesteście w dalekich pozycjach, na które produkty, nie? Albo w Semstormie na przykład też. I dla tych stron spróbować tutaj generować unikalne treści. Także to, okay. Tak bym polecała. Te treści stworzone przez AI będą unikalna? Tak, moje doświadczenia innych twórców aplikacji, takich, które istnieją na rynku trochę dłużej pozwalają pisać AI niż Semstorm. Jakby te doświadczenia mówią, że nam się nie udało wygenerować tekstu, który nie jest unikalny. Czasem jest tak, jak wspomniałam, czyli że AI potrafi powtarzać treści w ramach jednego artykułu, ale to jest winą wzorców. Natomiast, tak jak mówię, ja stworzyłam na pewno dobrze ponad 200 artykułów, pracując i wdrażając AI do asystenta i żaden z nich nie był powielony, bo sprawdzałam to różnymi narzędziami i sprawdzałam i komercyjnymi narzędziami i sprawdzałam w taki prosty sposób w stylu wpisanie fragmentów w kilku do Google i sprawdzenie, czy coś tam się pojawia. Wszystkie były unikatowe.
Okej, super. Olaf pyta, jak długie teksty tworzy sztuczna inteligencja i czy można tę długość jakoś kontrolować, bo wspomniałaś o tym, żeby AI napisało tekst na przykład na 6 minimum zdań, ale pytam, jaka jest tutaj ściana? Jeżeli chodzi znaczy, o... ścianą jesteśmy ograniczeni tak naprawdę przez dostawcę oprogramowania, do tego modelu GPT-3 i tam my nie możemy generować jakby takich bardzo, bardzo, bardzo długich tekstów, czy takich bardzo, jakby to powiedzieć, tak, mamy pewne ograniczenia. Natomiast to, jaki tekst wygenerujemy, trochę zależy od tego, w jaki sposób będziemy się komunikować z AI. Ja nie jestem fanem, słuchajcie, generowania na przykład całych rozdziałów przez AI, bo tak jak wspomniałam wam wcześniej, sztuczna inteligencja w tym, co dla was tworzy, potrafi wygenerować ten zły wzorzec, o którym pisałam. I teraz, jeżeli jakby my będziemy, wiecie, generować jeden fragment, potem, żeby to było dłuższe, będziemy dla was generować drugi fragment i trzeci, tak, żeby wygenerować jakby całość i nie będziemy w tym brać udziału, poprawiać, to ten zły wzorzec w pierwszym fragmencie będzie powielony w drugim, w trzecim i będziemy mieli cały rozdział do poprawienia w efekcie. Ja wolę generować krótsze fragmenty, kilkuzdaniowe, gdzie szybko poprawiam błędy i klikam po prostu generuj dalej, jak skończę poprawiać, bo w ten sposób najszybciej pracuje mi się z AI. Ale jeżeli pytamy, jak długie, jest w stanie sztuczna inteligencja wygenerować bez udziału człowieka cały artykuł, natomiast jakość tego artykułu może być dyskusyjna. Okej. W takim razie Olga pyta, w jakim stopniu AI pisze gramatycznie, interpunkcyjnie, w sensie jak tutaj dba, czy trzeba to również sprawdzać tak dokładnie? Tak, trzeba to sprawdzać, jest to prawda. AI ogólnie pisze nieźle po polsku. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja współpracowałam z copywriterami i wewnętrznymi, i zewnętrznymi i znalezienie copywritera takiego z krwi i kości, który nie popełnia błędów, prawdopodobnie wam się nie zdarzy, bo każdy tekst, który do mnie doszedł, miał błędy interpunkcyjne. Każdy jeden, który gdzieś tam poprawiałam. AI też robi błędy, czasem te błędy robi śmieszne. Zdarzają mu się błędy odmiany na przykład. To taki z mojej branży, czasem jest tak, że nie potrafię odmienić marketingu i na przykład zamiast coś tam poświęconego marketingowi, napiszę coś poświęconego marketingu internetowemu. Tych błędów nie ma jakoś super dużo, błędów ortograficznych ja nie wiem, czy trafiłam na jakikolwiek, chociaż pewnie bym tutaj skłamała, może jakieś pisanie łącznie, rozłącznie się trafiło. Ale błędy interpunkcyjne mu się zdarza, błędy odmiany mu się zdarza, to musimy powielić. Natomiast tak jak wspomniałam, tak, AI nie różni się tutaj zbytnio od człowieka, po copywriterach też poprawiam. Okej, okay. Wróćmy jeszcze do tej unikalności tych treści, tutaj dość taki triggerujący temat. Jakimi narzędziami, jakimiś apkami można to sprawdzać i jakimi wy to sprawdzacie, że ta treść chodzi jest... o unikatowość, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay. Znaczy narzędzi jest kilka, ja teraz pewnie sobie nie przypomnę wszystkich, ja sprawdzam CopyScape'em, ale jest też Quetext, Q-U-E-T-E-X-T, nie wiem, czy mogę napisać chyba na czacie, nie? Tak, możesz, jasne. O, to chyba tak brzmi, i copy. Ja mam też dostęp do Grammarly, który ma sprawdzanie oryginalności dla tekstów anglojęzycznych, ale to nie jest moja ulubiona metoda, uważam, że te dwa narzędzia są lepsze. Okej. No to w takim razie, Milena, powiedz mi, ile tak naprawdę to kosztuje, w sensie ile trzeba, musimy włożyć jako firma, żeby zacząć swoją przygodę z AI? Jakie są po prostu koszty wdrożenia? Jeżeli chodzi o użytkownika, słuchajcie, no to jest prościej, tak? Bo nie mogę tutaj mówić za wszystkie narzędzia, ale tak jak wspomniałam, to jest koszt od kilkunastu, kilkudziesięciu dolarów miesięcznie, bo to są zazwyczaj abonamenty miesięczne. My w Sandstorm mamy AI we wszystkich pakietach płatnych i już uruchomiliśmy to dla użytkowników, więc u nas tak naprawdę koszt tego zaczyna się od 99 zł miesięcznie i za to otrzymuje się 1000 słów na miesiąc. W wyższych pakietach oczywiście wyżej. No koszty trochę inaczej wyglądają, jak mamy to AI wdrożyć do swojej własnej aplikacji, bo tutaj już i koszt wytworzenia tego wchodzi w grę, tak, i te robocze godziny spędzone, i testy, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mogłabym powiedzieć, bo tam widziałam pytanie, jak włączyć to w Sandstorm, nie? Tak, tak. Jeżeli mogłabym tylko dosłownie dwoma zdaniami, ten kod działa dla aktualnych klientów, który teraz widzicie. Jeżeli macie konto w Sandstorm i macie aktywny pakiet, albo konto aktywne, ale bez pakietu, ten kod u was zadziała i włączycie to bez problemu.
Wszyscy nasi klienci powinni już otrzymać te pakiety, więc jeżeli ktoś jest klientem i ma, to ma własny pakiet słów, ale ten nadal może jakby odebrać, nie ma żadnego problemu, po prostu każdy uczestnik ma prawo do odebrania tego kodu, ma, on będzie aktywny przez najbliższe 2 tygodnie dokładnie jeszcze, żeby ująć. Jak a powiedz wygląda... jeszcze, gdzie wpisać ten kod, jeżeli już ktoś ma u was. Dobra. Poczekajcie, bo chyba muszę podać wam w takim razie. Dajcie mi momencik i już wam podaję. Tak, do wpisania tego kodu potrzebne jest konto. To konto zakładacie za darmo, nie obligujecie się do niczego, nie podajecie danych karty. I na tej stronie, którą podałam na czacie, można go bez problemu wpisać i powinno się to odebrać. I ja to przetestowałam wczoraj, ale gdyby mimo wszystko jakiś chochlik się pojawił i coś wam nie działało, odzywajcie się na czacie i ja będę rozwiązywać te problemy albo Ala, albo Wojtek, którzy też są na czacie z nami. Okej, super. Ktoś tutaj spytał, już nie pamiętam, wypisałam sobie to pytanie, czy przeprowadzacie indywidualne szkolenia w Semstone przy wykupieniu jakiegoś tam wyższego pakietu? Zdarza się, że takie szkolenia robimy, natomiast teraz czas oczekiwania to jest pewnie, nie mam kalendarza przed sobą, ale to będzie kilka tygodni niestety podejrzewam, natomiast bez problemu można się na coś takiego umówić i zabukować sobie po prostu taki termin. Najlepiej napisać do nas e-mail albo chat i dla klientów w pakiecie biznes, w pakiecie agency bez problemu gdzieś tam ustalamy te terminy i robimy szkolenia. Okej. W takim razie ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie. Co trzeba tak naprawdę umieć, żeby zacząć korzystać z AI? Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności? Bo mówiłaś o tym, że no warto by było znać temat, na który ma napisać AI, ale czy coś jeszcze nam się przyda? Tak, to znaczy jeżeli chcemy pracować z AI jak najbardziej efektywnie, skutecznie, to przyda nam się znajomość tego, o czym piszemy. To znaczy mi osobiście dość ciężko z AI pracuje się, jeżeli przyda zupełnie nowy temat. Nawet jeżeli zrobię research, to czasem AI wchodzi w takie szczegóły, że muszę znowu wyjść z tego edytora, w którym piszę i sprawdzić, czy to, co ono mi tam generuje, jest poprawne. Tak, czyli robić ten fact-checking, którego AI nie jest w stanie samo zrobić. A poza tym musimy pamiętać, że AI, pomimo tego, że jest maszyną, ono dobrze rozumie polecenia w języku polskim i jeżeli po prostu trzeba do niego pisać poprawnie, tak, jeżeli mamy ogromne problemy z pisaniem poprawnie po polsku, no to ryzykujemy, że te błędy, które my podamy AI na wejściu, będą powielane także na wyjściu w tym, co się nam da. Więc te treści, które, jeżeli mamy problem z na przykład z dysortografią, warto 2 razy sprawdzić, zanim nakażemy na ich podstawie AI generować treści, żeby uniknąć po prostu tych niefajnych wzorców. Okej, rozumiem. Na razie nie widzę nowych pytań, ale jeżeli jeszcze macie, to myślę, że... Tak. Widzę, że tam Kamyk jeszcze pisał, że ma jakieś problemy. Kamyku, odezwij się, słuchaj, na czacie u nas w aplikacji, bo podejrzewam, że tutaj nie będę w stanie ci pomóc, a tam bez żadnego problemu pokierujemy. Tak, dokładnie. Wkleiłam też nasze profile Milena na LinkedInie, żeby osoby mogły się do nas tutaj odezwać. Artur pyta, czy w pakiecie premium Semstone jest narzędzie AI. Jest narzędzie AI, tak. W pakiecie premium jest miesięcznie 5000 słów do wykorzystania. Okej, super. Karolina pyta, czy można prosić o przykład i też już ktoś mówił o tym, jak tworzyć taki artykuł, czy na waszej stronie, czy tam na waszym kanale znajdziemy takie materiały, jak posługiwać się u was tym narzędziem? Oj, wysyłaliśmy je mailowo, to fakt. Poproszę, żeby takie materiały się, słuchajcie, pojawiły gdzieś tam na naszym blogu, te same, które poszły mailem, żebyście mieli do nich dostęp. Ewentualnie możemy to wysłać w mailu po webinarze już z naszym wideo. Okej, super. To przygotujemy coś takiego pewnie. Najważniejszy, słuchajcie, jest tytuł. W tytule bardzo często pojawiają się wzorce, z których nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład niestety, jeżeli stworzymy tytuł 5 najlepszych zabawek dla dzieci, to jest szansa, że AI potraktuje to też jako wzorzec listy i po prostu napisze 5 zabawek jedno pod drugim, nie? I dlatego na przykład... Dlatego wzorce są ważne, dlatego lepiej jest napisać najlepsze zabawki dla dzieci, a 5 dodać później. I teraz tak, ja pracuję z AI w ten sposób, że przy pomocy AI generuję jakieś tam nagłówki albo sama tworzę nagłówki, jeżeli mam już pomysł i do każdego nagłówka pod nagłówkiem zaczynam pisać fragment zdania.
Jak mam już fragment zdania, wiem, jaki ton chcę nadać, klikam generuj. Tak później poprawiam AI, dopisuję w razie czego fragment, żeby tam skierować go na odpowiedni tor i w ten sposób uzupełniam jakby cały rozdział. Jak jestem zadowolona, przechodzę do kolejnego nagłówka, stawiam kursor pod nim, znowu piszę fragment zdania, tak i w ten sposób działam, działam ogólnie, ale przygotujemy jak najbardziej taki materiał, który będzie można rozesłać. Super, świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Ja też sobie wyklikam i skorzystam. Polecam. Trochę wymaga to faktycznie umiejętności, ale naprawdę 30 minut na artykuł, słuchajcie, w życiu nie przypuszczałabym, że będę w stanie tak szybko pisać teksty. Dokładnie, myślę, że to jest dobra cecha tego, tego narzędzia i na pewno wiele osób tutaj skorzysta. Jeszcze tutaj mamy jedno pytanie, Karolina. Czy ilość słów w SEMStorm liczona jest od słów kluczowych i czego dotyczy ten pakiet 3000 słów? To jest 3000 słów, które generuje dla Was AI. Jak AI będzie generować treści, no to tam zaczną się pojawiać jakieś słowa w edytorze i za każde słowo tak naprawdę 3000 słów pozwala Wam na wygenerowanie dokładnie tego, co mówi, czyli 3000 różnych słów, które oczywiście razem będą miały jakiś sens, nie, na ten temat, który piszecie, ale po prostu liczymy to po słowach. Nie po znakach, jak w polskiej branży się przywykło liczyć, tylko po słowach. Okej, dobra, super. No jeżeli nie ma pytań, nie, już nic się nie pojawia. Okej, czy tą prezentację napisała AI? Część tak, przykłady są z AI jak najbardziej, natomiast reszta jest moja. Tak, AI. Nie próbowałam jeszcze pisać prezentacji, a to jest chyba dobry case i myślę, że warty, nawet sprawdzę, słuchajcie, bo to jest fajny przykład. Okej, to cieszę się, że wyniosłeś jeszcze taki feedback z naszego webinaru. Bardzo Ci dziękuję, Milena. Naprawdę potężna wiedza, potężna dawka inspiracji. Mam wrażenie, że tutaj osoby uczestniczące na pewno z tego skorzystają. Wam również dziękuję za obecność. Jak już skończymy webinar, pokażę Wam się takie okienko z oceną i z możliwością napisania kilku słów. Proszę ocenić, jak wypadłyśmy i chciałabym jeszcze Was poprosić o to, żebyście napisali w tym okienku, o czym mamy mówić w następnych webinarach. To nam daje naprawdę dużo informacji i powera do przygotowywania następnych webinarów i chcemy po prostu wiedzieć o Waszych potrzebach. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już wkrótce. Bardzo Ci dziękuję, Milena. Trzymajcie się wszyscy. Również bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.